Udało nam się rzeczywiście bardzo mocno przyspieszyć pracę. Wszystko jest zgodnie z harmonogramem, czyli 10 wykopów już jest za nami. Dzięki nim udało nam się odkryć relikty dalsze, czyli od tej strony zachodniej, południowej, północnej zachowanego kościoła z początku wieku XIII. Wiemy tuż jakie nawarstwienia znajdują się pomiędzy murami, czyli gdzie chowano, kogo tam chowano, czyli że jakiego rodzaju były to użyte trumny, bądź też jak ułożone były pochówki. Zresztą ten materiał kostny, który został przez nas wyeksplorowany w obecności antropologa, został przeanalizowany, więc teraz już możemy troszeczkę więcej mieć informacji na temat ludzi, którzy tutaj żyli na początku wieku XIII. Zbliżamy się powoli do końca, czyli część z tych wykopów, które mieliśmy wyeksplorowane, powoli zasypujemy po to, żeby zakończyć pewien proces badawczy i przechodzimy do tego ostatniego etapu, który to etap będzie nas doprowadzał właściwie do strony zachodniej, czyli będziemy chcieli rozpoznać filary międzynawowe i dojść do miejsca, gdzie mogła znajdować się wieża. A wracając do pochówków, wracając do tej części cmentarnej, o której rozmawialiśmy rok czy ponad rok temu, czy te badania też zmieniły to, jak Państwo jako archeolodzy te rok temu jeszcze wyobrażali sobie pewne rzeczy, a jak się zmieniło właściwie spojrzenie na to, co znajduje się tutaj w obrębie katedry? Znaczy wyobrażaliśmy sobie, że całe wnętrze będzie właściwie jednym wielkim cmentarzyskiem. Jak się okazało, tak nie jest, bo nawarstwienia, które sięgają gdzieś do między 1,50 m a 1,60 m, zawierają tylko luźne kości. Poniżej tej głębokości, czyli na 1,60 m, zaczynają się już zarysy trumien i jam grobowych. I wiemy, że dopiero od tego momentu możemy liczyć na jakieś pochówki regularne. Wiemy też, że teren prezbiterium jest zamknięty. Był dla osób, które rzeczywiście miały ogromne znaczenie dla rozwoju samego kościoła czy miasta. Natomiast pozostały teren był zagospodarowany już na pochówki chociażby fundatorów, tak? Świadczą o tym w pochówki na przykład przy ołtarzach bocznych, w nawach bocznych. To nam też pozwala na pewną interpretację tej przestrzeni, nie tylko grzebalnej, ale całego układu kościoła. W jaki sposób oni sobie to wyobrażali? Gdzie powinny się znajdować, a gdzie nie? Wiemy, gdzie znajdują się wkopy, wiemy, gdzie są te nawarstwienia bardzo mocno przemieszane, czyli pewne elementy przebudowane i zmienione. Natomiast ta część najważniejsza, to w dalszym ciągu jest to część prezbiterium i to, co nas jeszcze czeka, czyli część strony zachodniej. Czyli tych znalezisk, jak Pani mówi, było dużo. A co dla Pani jako naukowca i archeologa było największym zaskoczeniem? Bo tak jak mówiliśmy, można się było czegoś spodziewać, a wielu rzeczy nie. No oczywiście stan zachowania tych reliktów architektonicznych, które pochodzą z początku XIII wieku, zachowanie tumby grobowej i tego, co się na niej znajduje. No i wydaje mi się, że te nawarstwienia, które tworzą to zaplecze bezpośrednie znajdujące się w samym prezbiterium, czyli w jaki sposób oni zagospodarowywali sobie tą przestrzeń. My do tej pory posiadaliśmy szczątkowe tylko informacje na temat tego, jak mógł wyglądać ołtarz, jak mogły wyglądać przejścia pomiędzy nawami bocznymi. Natomiast teraz mamy ogromną możliwość właśnie rozpoznania tego. I to jest taki chyba najważniejszy aspekt tutaj naszych odkryć. Fantastycznie zachowane relikty przeszłości architektonicznej, zaplecze związane z prezbiterium, no i tumba grobowa, która znajduje się przy ołtarzu. Być może trumna z opolskim księciem? Zobaczymy. Poszukiwania przodków pewnie wszystkich nas interesują jako osób, które mieszkają na tym terenie. O tym świadczą te, tak jak Pani powiedziała, krypty, o tym się świadczą te tumby. Czego jeszcze zatem można się spodziewać? Bo powiedziała Pani, że prace przyspieszyły, ale jeszcze się nie zakończyły. No i oczywiście jeszcze się nie zakończyły, dlatego że w niektórych miejscach potrzebujemy więcej czasu. Jest to związane chociażby z tumbą grobową, którą bardzo powoli odkrywamy, gdzie znajdują się rewelacyjne w malowidła, które zostały dopiero odkryte ze względu na to, że one też, czy proces konserwatorski też potrzebuje czasu. Dlatego prace trwają, zbliżamy się powoli do ich zakończenia, ale jest taki ważny moment, czyli 9 września odbywają się Europejskie Dni Dziedzictwa, gdzie chcielibyśmy mieszkańcom pokazać, w jaki sposób wyglądała ta przestrzeń. Chcemy pokazać to ludziom, być może ktoś jeszcze z innych miast przyjedzie do nas, ponieważ te odkrycia są jednymi z najważniejszych i warto jest je zobaczyć.
Jak zatem planują Państwo ten dzień, bo on będzie bardzo długi i na pewno ustawi się ogromna kolejka chociażby tych wszystkich, którzy też byli wiernymi, są wiernymi katedry, a chcieliby zobaczyć coś, czego już naprawdę dawno nie widzieli. Co będzie, że tak powiem, pokazane, co będzie ukazane w ramach tego Europejskiego Dnia, o którym Pani mówi? Chcemy zacząć od godziny 10 i proces zwiedzania przeprowadzić do godziny 20. Będzie wyznaczony sektor, w którym będziemy mogli się poruszać. Będą ludzie, którzy będą zabezpieczać tą przestrzeń, dla nas najważniejszą, ale będą też ludzie, którzy będą opowiadać. I w związku z tym, że na teren katedry nie możemy nagle wpuścić ogromnej liczby osób, to chcemy podzielić to od godziny 10 co pół godziny i wpuszczać około 15-20 osób, po to, żeby oni też swobodnie mogli przyjrzeć się temu, co odkryliśmy do tej pory, opowiedzieć im o tej historii, naszych odkryciach i potem będzie następowała następna grupa, tak aż do godziny 19:30, bo o godzinie 20 zamykamy katedrę. Wszystko to, co zostało odkryte, będzie można zobaczyć, ponieważ my te zabezpieczenia, które mamy, odsłonięcia, na chwilę odsłonimy, po to, żeby można było przyjrzeć się ze szczególną precyzją tym wszystkim murom.